Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z czymś na kształt Get Ready With Me. Po prostu wykonamy sobie makijaż, który będzie taką moją propozycją makijażu dziennego na lato. Mam nadzieję, że również Wam ta wersja dzienna przypadnie do gustu, ponieważ wiemy dobrze, że nasze pojęcie na temat makijażu dziennego bardzo często się rozmija, to znaczy zwykle dla Was moje makijaże dzienne są za mocne, no ale mam nadzieję, że tutaj osiągniemy jakiś kompromis. Więc zaczynamy. Mam nadzieję, że jestem cały czas w ostrości, ponieważ ustawiłam się dzisiaj troszeczkę w innym kadrze, jak możecie widzieć. Postanowiłam sobie na luzaka usiąść na podłodze. Postawiłam sobie tutaj moją skrzynię, na której zawsze nagrywam różnego rodzaju przewidki do filmów, więc wiecie, która to jest skrzynia, bo Wam pokazywałam kiedyś. Okej, więc zaczynamy. Zaczęłam bardzo standardowo, tak jak to powinno wyglądać, od pielęgnacji. Najpierw spryskałam sobie twarz tą mgiełką z Apis Professional, jest to mgiełka z ekologiczną wodą z owoców pomarańczy i komórkami macierzystymi. Bardzo mi przypadła ta właśnie mgiełka do twarzy, do gustu. No a później jak już ta mgiełka troszeczkę się wchłonęła w skórę i ją tak orzeźwiła, to nałożyłam sobie krem z Dermedic Hydra In 2. Krem nawilżający o przedłużonym działaniu, więc kiedy już teraz moja buzia jest przygotowana, to przejdziemy do nałożenia podkładu. Podkład będę używała dzisiaj Bielenda Makeup Academy Fluid Matujący. Powiem Wam, że będziecie mieli wkrótce test na kanale tego produktu. Ja jestem nim ogólnie zachwycona. Wczoraj testowałam go po raz pierwszy i w związku z tym, że jest on przeznaczony typowo do cery właśnie tłustej i mieszanej, albo mieszanej i tłustej, no to w związku z tym, że mi się troszeczkę ten mój typ cery, tak jak Wam wspominałam, troszeczkę zmienił, no to całkowicie właśnie ten podkład mi totalnie przypadł do gustu, powiem Wam, i się utrzymuje też niesamowicie, mimo tego, że ma bardzo ogólnie takie lekkie wykończenie, praktycznie go nie czuć na twarzy, a jednak daje dość takie fajne krycie i też jest po prostu fajny na lato i się utrzymuje mimo tych, kurczę, upałów okropnych. No i nic, no i oczywiście Beauty Blender, bo wiadomo, Beauty Blender najlepszym przyjacielem człowieka, a już na pewno człowieka, który się lubi malować. Więc nakładam sobie. Powiem Wam, że on tutaj od razu też, bo wiem, że nie każda z Was lubi matujące właśnie produkty, ale mogę Wam powiedzieć, że ten produkt, on nie jest tak typowo takim ciężkim matem, takim pudrowym wykończeniem, jak zwykle właśnie to wygląda w przypadku takich produktów matujących do twarzy. On, bym powiedziała, że tutaj bardziej po prostu, no może dziwnie to zabrzmi jak na podkład, bo jednak to nie jest produkt pielęgnacyjny, ale chodzi mi o to, że po prostu tak jakby troszeczkę jego skład hamuje wydzielanie się po prostu sebum w tych takich częściach twarzy, które są newralgiczne, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie ten mat się nam dłużej utrzymuje. Dobra, teraz następna rzecz to będzie korektor. I tutaj użyję korektora sobie z Eveline Art Scenic w kolorze 04 Light i nakładam go pod oczy. Ostatnio testowałam te produkty z Eveline do twarzy właśnie w filmiku, więc tutaj Wam gdzieś ten filmik teraz podlinkuję. I ten korektor właśnie ja już kiedyś miałam i byłam z niego bardzo zadowolona, bo on właśnie ma dość takie fajne krycie, ale nie jest to takie ciężkie wykończenie, które właśnie też obciąża naszą cerę czy coś. Wręcz bym powiedziała, że ma troszeczkę takiej funkcji rozświetlającej, ponieważ właśnie w tamtym teście, który tutaj możecie gdzieś widzieć, właśnie tam mówiłam, że on nawet tak jak się umieści go na szczycie kości policzkowej, to on się nawet tak dość ładnie zachowuje jak rozświetlacz. Powiem Wam, że dzisiaj jest taka pogoda, że normalnie mamy dość taką wczesną popołudniową godzinę, a totalnie jest taka szaruba za oknem i jest tak ciemno, że normalnie aż sobie musiałam wyciągnąć lampę, żeby się doświetlić. I teraz drugi korektor, ale który już nakładam tylko i wyłącznie tutaj w zagłębieniu, to jest korektor z L'Oreal True Match. I ten korektor już typowo sobie zawsze właśnie wklepuję tylko tutaj palcami, ponieważ to mam największe moje doły. Dobra, teraz to wszystko, co mamy nałożone na buzię, to ja sobie przypudruję pudrem oczywiście sypkim z Vivo Fixing Powder, który uwielbiam, który mi tu narobi syf. No ale trudno.
I oczywiście Beauty Blender również tutaj jest produktem niezastąpionym, ponieważ ja sobie zawsze tutaj w obszar oczu, ale tylko w tą część, nakładam właśnie puder sypki. Ok, i resztę twarzy przepudruję sobie pudrem z Eveline, który również ostatnio testowałam. Jest to puder matująco wygładzający i nim tylko delikatnie sobie dosłownie omiatam resztę twarzy, bo ja na reszcie twarzy ogólnie nie mam problemu z przetłuszczaniem się ani z utrzymywaniem się produktów, więc nie widzę potrzeby, aby coś na nią nakładać. No i teraz sobie już tylko omiatam to, co nałożyłam pod oczy. Powiem Wam, że dalej to może wyglądać tak, jakbym miała trochę cienie pod oczami, ale to też dlatego, że mam alergię i po prostu ostatnio mam tutaj trochę te okolice pod oczami takie jakieś dziwnie napuchnięte, ale to ja się tym nie przejmuję, więc Wy tym bardziej się tym nie przejmujcie. No i teraz już przechodzimy do mega skomplikowanego makijażu oka. Ja tutaj sobie nałożyłam oczywiście korektor wcześniej na powieki, więc nie zmatowiłam go, tylko sobie teraz wyrównuję tutaj, żeby nie było tych takich zmarszczeń z korektora, które się zbierają. I użyję sobie teraz mojej ukochanej palety z Zoeva Cocoa Blend i użyję sobie koloru Pure Ganache, który jest takim, bym powiedziała, rozświetlającym dość kolorem. I ja sobie go po prostu palcem najzwyczajniej w świecie wklepuję w cały obszar powieki ruchomej. On jest taki właśnie opalizujący. Ja Wam powiem, że to jest właśnie makijaż, który ja ostatnio bardzo lubię, bo twierdzę, że on właśnie niesamowicie pasuje na lato ze względu na to, że właśnie ten kolor jest taki właśnie opalony, o ile tak można powiedzieć o cieniu do powiek. No i następnie ja sobie tylko i wyłącznie później jeszcze rozcieram ten cień, też używając tego koloru obok, czyli Substitute for Love. On jest takim brązo-pomarańczowym kolorem i sobie tylko tutaj rozcieram właśnie to. Powiem Wam szczerze, nawet na co dzień nie muszę w to wkładać jakiegoś zbytniego przykładania się, bo to chodzi tylko i wyłącznie o tutaj wyblendowanie tej okolicy. Ja się ogólnie też bardzo dobrze czuję w takich kolorach i też twierdzę, że są to kolory, które pasują każdemu, bo są po prostu w okolicach brązów i opali, więc to zawsze, myślę, pasuje każdemu. I to by było na tyle z mojego mega skomplikowanego makijażu oka. Następną czynnością będzie wytuszowanie rzęs i tutaj użyję tuszu, który ostatnio też testowałam i którego test jest na kanale, więc zapraszam Was serdecznie. No i kiedy mamy wytuszowane rzęsy w taki super czadowy sposób jak ja, czyli że nadal nie widać w ogóle nic, to wtedy ja przyklejam sobie właśnie moje ulubione sztuczne rzęsy, które na mojej budowie oka wyglądają po prostu bardzo naturalnie. I to, jak wiecie, mnie oglądacie, to wiecie, że to jest model Wispies Black i ten model jest w ogóle mega trudno dostępny, no ale ja zawsze sobie gdzieś go wyhaczę. Dobra, i teraz, kiedy już mam przyklejone te rzęsy i one sobie będą wysychać, to sobie zrobimy brwi. I brwi, powiem Wam, ostatnio byłam, znaczy jakiś czas temu, teraz muszę iść znowu, u kosmetyczki i w końcu kosmetyczka mi zrobiła jakoś fajnie brwi, że one zostały jakoś ogarnięte, bo przez ostatni dłuższy czas, powiem Wam szczerze, nie byłam zbytnio zadowolona, ale teraz już znowu jestem, także jest git. No i teraz biorę sobie taki zestaw z Rimmela, nazywa się Brow This Way Brow Sculpting Kit i ja go mam w kolorze 002 Medium Brown i ja z tego w sumie używam tylko i wyłącznie bardziej tej części takiej farbkowej, że tak powiem, tej takiej plastycznej, która nie jest cieniem. Ona jest dość ciemna, ale ja używam jej zawsze tylko po to, aby tutaj od spodu, no i od góry już używam odrobinkę tego, co tutaj mi się znalazło na pędzelku. I sobie od góry tylko tutaj zaznaczam ten obszar końcówki brwi. Tak, żeby zdefiniować bardziej łuk brwiowy, bo mi tutaj brakuje włosków.
Oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, moi drodzy, musiałam się wyłączyć kamera, tak jest prawie zawsze, jak nagrywam jakikolwiek makijaż, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ dzięki temu mogłam wytrzeć sobie tusz, który mi się niestety upaćkał na dolnej linii rzęs, ale co zaczęłam robić, nałożyłam sobie już odrobinę konturu na twarz i był to bronzer z paletki z Vibo 3 Steps to Perfect Face, której też test robiłam Wam na kanale, więc no bardzo Was przepraszam, że tego momentu nie widzieliście, ale za to zobaczycie, jak sobie wykańczam twarz bronzerem z Eveline w kolorze 51 Matte i tutaj to będzie taki efekt właśnie troszeczkę ocieplenia cery i ja zaczynam sobie od czoła. Mam nadzieję, że Wy w kamerze jednak tego nie będziecie widzieć jak plamy na twarzy, bo też parę razy ktoś pisał w komentarzach, że czemu mam takie plamy na czole. Słuchajcie, nie, to nie są plamy, to jest konturowanie. Myślę, że nikt normalny by z plamami raczej z domu nie wyszedł, więc bez obaw. No ale mówię, ja ogólnie zawsze sobie ustawiam tak wszystko, żeby to wszystko wyglądało, Tak sobie ustawiam światło i ogólnie kamerę, żeby wyglądało to jak najbardziej dobrze, ale wiem, że nie zawsze później w efekcie podczas montażu też to widzę, że nie zawsze to tak wyszło jak ja bym chciała. No i teraz przechodzę do mojego ulubionego momentu, mianowicie do tego, aby spryskać sobie mój pędzelek z Real Techniques, moją mgiełką wspaniałą i nakładam sobie boską Mary Luminizer od The Balm na moje szczyty kości policzkowych, żeby sobie rozświetlić moje oblicze na lato. Uwielbiam to i dzięki temu, że ten pędzelek sobie wcześniej spryskałam, to uzyskuję taki troszeczkę bardziej napigmentowany efekt właśnie tego rozświetlacza. Oczywiście tutaj jest to kwestia już gustu, kto sobie ile tego nałoży, bo wiem, że są osoby, które nie przepadają za takim rozświetleniem, a ja w lato z kolei bardzo lubię, jeżeli oczywiście jest to zrobione w odpowiednich miejscach na twarzy i w sposób odpowiednio nałożony, to wtedy wygląda to dobrze i później zawsze sobie jeszcze wszystko poprawiam pędzlem do pudru i tyle. I teraz przejdę sobie do podkreślenia ust. I usta sobie podkreślę nową moją pomadką Sheer Shine od Golden Rose, która ma SPF 25 i jest w kolorku 01. Jest bardzo delikatna, ale ja właśnie na lato nawet lubię takie kolory. Wygląda ona jak taki delikatny błyszczyk. Nie jest zdecydowanie matowa. Ale bardzo fajnie pielęgnuje usta i to muszę przyznać. I też nie trzeba jakoś się szczególnie przykładać do tego, żeby właśnie sobie ją nałożyć na usta, bo i tak wygląda spoko. I powiem Wam, i mój ostatni taki krok, który robię, ale to też jest opcjonalne, bo nie zawsze mi się chce to robić, sorry, przedostatni, to nałożenie sobie białej kredki na linię wodną i w zasadzie ta moja kredka to jest kredka cielista z My Secret w kolorku... Nie wiem jakim, ale chyba nie od, bo się starł już. I teraz sobie jeszcze wezmę odrobinkę rozświetlacza i nałożę go typowo sobie tutaj właśnie w same wewnętrzne kąciki, żeby troszeczkę jeszcze bardziej rozświetlić tutaj ten obszar. No i jeżeli chodzi o dolną linię rzęs, to biorę sobie taki delikatny pędzelek z Sunshine Minerals, bardzo drobny i sobie tutaj tylko na dole przyciemiam od zewnątrz dolną linię rzęs. I tak się prezentuje mój super, hiper skomplikowany makijaż, który jest moją taką propozycją na lato. I proponuję też na koniec po wykonanym makijażu spryskać sobie z odległości dość sporej mgiełką, niekoniecznie fikserem. Dzięki temu uzyskacie taki efekt mokrej skóry i bardzo świeżej.
kocham, kocham, kocham mgiełki. Tak jak znienawidziłam mgiełki po mgiełce z Inglota, która mi ważyła totalnie wszystko na twarzy, tak po prostu ta mgiełka jest czymś absolutnie kapitalnym. Dość, że fajnie odświeża naszą cerę, to jeszcze właśnie daje taki fajny, bym powiedziała, świeży, delikatny efekt tego naszego makijażu, który już mamy nałożony. I jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć jedną rzecz, że moim zdaniem ocieplanie twarzy jest w stanie zrobić cały makijaż. Niekoniecznie musicie mieć pomalowane oczy, ale jeżeli delikatnie sobie nałożycie jedną pompkę podkładu, tak jak ja, dobrze ją wklepiecie, a potem nałożycie sobie delikatnie ocieplanie twarzy plus rozświetlenie, moim zdaniem to robi totalnie cały makijaż i uważam, że to jest właśnie klucz do tego, żeby wyglądać ciekawie. Wiem też, że nie każdy z Was przepada za rozświetleniem tego czubeczka nosa, ale ja osobiście to uwielbiam. Twierdzę, że w makijażu to po prostu niesamowicie słodko wygląda, jak ten nosek jest taki wydobyty i wysmuklony dzięki temu. Także tak wygląda, moi drodzy, moja propozycja makijażu dziennego na lato. Fajnie, że dominuje tutaj właśnie taki opalizujący cień. Mi się to bardzo podoba. Ja uważam, że to absolutnie podkreśla urok każdej tęczówki. A jeżeli jeszcze jesteście opalone, to już w ogóle wygląda to kapitalnie. Dajcie znać, czy moja propozycja makijażu dziennego na lato przypada Wam do gustu. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś ślad po sobie, na przykład kciuka do góry albo kciuka w dół. Wolna wola, słuchajcie, wolny kraj. Dziękuję Wam się bardzo za oglądanie. Oczywiście jak zawsze lista wszystkich kosmetyków znajdzie się w opisie, łącznie z pędzlami oraz akcesoriami. I też dowiecie się tam, co on na sobie i tak dalej. Także dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i my widzimy się w kolejnych filmikach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie, żeby być po prostu na bieżąco. Trzymajcie się ciepło i ślę Wam moc pozytywnej energii, jak zawsze. Pa!